Studentka wybrała się do okolicznego kościoła, by w spokoju się pouczyć, nie sadziła, że w świątyni grozi jej niebezpieczeństwo. Dziewczyna została znaleziona przez ochroniarza, była w tragicznym stanie. Policja poszukuje sprawców brutalnego ataku na 22-latkę. Studentka uczyła się w pustej świątyni, tam została zaatakowana i brutalnie pobita. Dziewczyna została znaleziona na posadzce kościoła przez ochroniarza. Lokalna społeczność jest w szoku, żądają sprawiedliwości. Policja prowadzi śledztwo w tej wstrząsającej sprawie napaści na 22-latkę. Studentka uczyła się w kościele, tam została brutalnie zaatakowana Uwawera Omozuwa, 22-letnia studentka z Nigerii wybrała się do kościoła w okolicy jej domu w Benin City, żeby znaleźć spokój i ciszę niezbędną do nauki. Dziewczynę na posadzce w świątyni odnalazł ochroniarz. Miała rozdarte ubranie, a jej ciało było całe we krwi. O zdarzeniu natychmiast powiadomiono służby, a 22-latka została przetransportowana do szpitala. Niestety, dziewczyna zmarła 3 dni później w wyniku odniesionych obrażeń. Rodzina ofiary twierdzi, że oprócz funkcjonariusze badają okoliczności napaści i śmierci 22-latki. Według lokalnych mediów, Uwawera Omozuwa miała zostać zaatakowana w świątyni przez grupę mężczyzn, którzy najpierw zgwałcili dziewczynę, a później pobili do utraty przytomności za pomocą gaśnicy. Studentka trafiła do szpitala, zmarła 3 dni później. Rodzina dziewczyny twierdzi, że została zgwałcona, na razie nie zatrzymano żadnych podejrzanych. Rzecznik nigeryjskiej policji odmówił komentarza i udzielenia jakichkolwiek szczegółów w tej sprawie. To kolejna sprawa śmierci młodej kobiety, która wstrząsnęła Nigeryjczykami w ostatnim czasie. Niedawno głośno było o 16-letniej Tinie Zekwe, która zginęła z rąk policjanta w mieście Lagos. Nastolatka została zastrzelona. 2. Atak na studentkę w kościele wstrząsnął lokalną społecznością oraz internautami. W związku z ostatnimi atakami, w sieci pojawił się apel do nigeryjskiego rządu, by władza zrobiła wszystko co w ich mocy, w celu zapewnienia młodym nigeryjskim kobietom bezpieczeństwa. O 2.